7:36 na zegarze. Olivier Bo, dziennikarz do rzeczy, jest przy telefonie. Dzień dobry panu, dzień dobry Oliwierze. Dzień dobry, witam, dzień dobry państwu. My z kolei będziemy rozmawiać o tym, jak Francja, Niemcy, Włochy i Wielka Brytania zareagowały na kryzys na polsko-białoruskiej granicy. Zacznijmy od Francuzów. Francuzi to trochę mniej jednoznacznie poparli Polskę, to znaczy popierają oczywiście Polskę w tym kryzysie i mówią głośno o swojej solidarności z Polską. Tu najczęstszym głosem Francuzów jest sekretarz stanu do spraw polityki europejskiej Clément Beaune, który no ciągle powtarza o tym, że trzeba być solidarni z Polską i tak dalej, tylko że Clément Beaune też mówi wyraźnie, że i to powiedział kilka razy, że nie jest za tym, żeby budować mury, żeby Unia pomagała w finansowaniu czy w budowaniu tego płotu na granicy z Białorusią. Mówi też takim językiem, który jest znanym już od lat i który dominował w 2015 podczas tego wielkiego kryzysu migracyjnego, o tym, że trzeba humanitarnie traktować tych ludzi, tych nielegalnych imigrantów, tych migrantów, jak to się teraz mówi. Więc jego poparcie tutaj jest trochę niejednoznacznie. Poza tym Clément Beaune od już wielu miesięcy prawie codziennie atakował Polskę na tle tej praworządności i tutaj teraz no trochę mniej o tym mówi, ale wspomina, że są też inne tematy, ale to są oddzielne tematy i podczas gdy rozmawiamy z Polską na te trudne tematy, no to trzeba być jednak solidarni w tym kryzysie obecnym migracyjnym. Także to nie jest takie poparcie jak ze strony Wielkiej Brytanii na przykład, gdzie pani minister spraw zagranicznych Liz Truss nawet napisała w Telegraph taką opinię, gdzie mówiła o tym, że jest dumna, że jej kraj jest pierwszym krajem, który konkretnie pomaga Polsce przy budowaniu tego płotu granicznego, bo jak słyszeliśmy i to zostało potwierdzone właśnie też w Londynie, jest w Polsce, czy ma być niebawem w Polsce jednostka wojskowa składająca się z inżynierów, która ma rozpoznawać możliwości konkretnej materialnej pomocy w terenie, żeby postawić ten płot na granicy z Białorusią. Tutaj ze strony Brytyjczyków jest jednoznaczne wsparcie i to bez żadnych ale. Ifs, no buts, jak to mówił ten Johnson w innej sprawie, czyli bez żadnych jeśli, czy żadnych ale, bez żadnych warunków. I jest to tutaj dużo bardziej jednoznaczne stanowisko niż w przypadku Francji, więc no to wsparcie w Europie Zachodniej ogólnie jest, tylko że niektóre kraje no, mają pewne tutaj uwagi co do sposobu odpierania tego, właśnie oni nie nazywają tego inwazją czy ataku hybrydowego, tylko bardziej kryzysu migracyjnego, choć jest pełna świadomość, że to zostało sztucznie wywołane przez Łukaszenka, więc oczywiście nawet jeżeli są słowa krytyki wobec Polski, no to są na całkiem innej płaszczyźnie niż słowa krytyki wobec Białorusi. Podobne stanowisko jak Francja zresztą prezentują Włochy. Premier Draghi powiedział, i to kilka razy, i również w Radzie Europejskiej, że on sprzeciwia się temu, żeby Unia Europejska finansowała budowę płotów na granicy. Prezydent kraju Mattarella, który jest z partii demokratycznej, czyli lewicowy, on powiedział, że on ma wątpliwości, że widzi pewien rozdźwięk między tym, co Polacy robią na granicy, a jak to się zawsze mówi takim hasłem, naszymi wartościami, tak zwanymi wartościami europejskimi, trochę nieokreślonymi. I to też podkreślił mocno, że tutaj ma problem z tym, co się dzieje na granicy po stronie polskiej.
Także też ze strony Włoch, choć też jest potępienie i świadomość tego, co robi Białoruś, nie podoba się tego, co w jaki sposób, jak stanowczo Polacy odpierają tych imigrantów, uważają, że powinno się bardziej humanitarnie traktować. Zresztą Włosi cały czas przyjmują te statki teraz, to nie jest już jak za czasów Salviniego, tylko w tym czasie, kiedy w Kuźnicy Polacy tyle wysiłków wkładali w to, żeby nie wpuścić tysiące, czy dwa tysiące, czy może nawet kilkuset imigrantów, to Włosi to przyjmowali statek, na jednym było ponad 800 imigrantów na pokładzie, na drugim było 340 czy coś takiego, na trzecim też było ponad 300, także oni w tym samym czasie przekroczyli tą liczbę i prasa mało o tym mówiła. Oni przyjmują, teraz mają te porty otwarte, a jednocześnie cały czas Mario Draghi, włoski premier, domaga się relokalizacji tych imigrantów, więc jest całkiem i inna tutaj polityka, nikt za bardzo nie protestuje i cała uwaga się skupia na tej ściance wschodniej. Więc tutaj widzimy, że jest dość zróżnicowane podejście do tej kwestii. To jest chyba cały problem Unii Europejskiej, że ci imigranci nielegalni no zawsze znajdą taki słaby punkt, gdzie mogą wjechać na teren Unii Europejskiej. No w tej chwili takimi słabymi punktami są właśnie Włochy i jest Hiszpania, gdzie też jest spory wzrost w tym roku nielegalnej imigracji. A te mocniejsze punkty no to są właśnie Polska, kraje bałtyckie, Węgry, no wiadomo, to już tradycyjnie, ale też i Grecja, która bardzo zmniejszyła ilość nielegalnych imigrantów, chociaż tam tak samo jak jeśli chodzi o Włochy, to do Grecji to większość dostaje się drogą morską, ale jakoś się udaje to odpierać te kolejne fale, to pokazuje, że to jest możliwe. No a po stronie takich bardziej zdecydowanych, bardziej zdecydowanie po stronie Polski, no są Niemcy. No tutaj w Polsce dużo się krytykuje to, że Angela Merkel zadzwoniła, rozmawiała dwa razy z prezydentem Białorusi, Łukaszenką, ale jednocześnie zarówno minister spraw zagranicznych Niemiec z SPD, jak i minister spraw wewnętrznych z CSU, czyli ta lewa i ta prawa strona, no tutaj jednoznacznie poparli Polskę, potwierdzili, że są za tym, żeby Polska mocno sprzeciwiała się temu nawałowi. No teraz to może to nie jest nawał, bo to są tylko kilka tysięcy, ale wiadomo, że jeżeli się ich wpuści, no to przyjdą, przelecą kolejni. I dlatego, że Niemcy no, wiedzą, że ci imigranci to głównie do Niemiec chcą się udać, a Brytyjczycy podobnie wiedzą, że ci, którzy nie będą chcieli się zatrzymać w Niemczech, to większość z nich to do Wielkiej Brytanii będą chcieli dotrzeć. Pewnie jakaś szansa też i do Francji, ale chyba mniejsza, albo jest mniejsza świadomość we Francji tego, albo no, ze strony Clément Bon, to myślę, że to jest też takie przeświadczenie, że w sumie imigracja, nawet ta nielegalna, nie jest taka zła, że to jest taki dobry sposób na budowanie państwa multikulti, za którym Clément Bon nie jest, więc też dlatego jest taka inna postawa. Niemcy, wiadomo, też tradycyjnie są za tym, żeby przyjmować imigrantów, no ale chyba stwierdzili, że mają ich chyba już trochę za dużo, że nie mogą powtórzyć tych błędów z 2015 roku i dlatego ich postawa jest całkiem inna niż wtedy. Także tu mamy trochę takie dwa obozy. Wielka Brytania i Niemcy po jednej stronie, a ten miękki brzuch Europy i strefy Schengen, no to w tej chwili to są Francja, Włochy i Hiszpania. Chociaż w dzienniku Le Monde ukazał się artykuł, rozmowa z migrantami, którzy powiedzieli i opowiedzieli, w jaki sposób Łukaszenko ich traktował. Wiedzieli, że są mięsem armatnim, w jaki sposób służby białoruskie zmuszały ich do tego, żeby rzucali kamieniami w kierunku polskiej policji i polskiego wojska, w jaki sposób ich popychały do tego, to wszystko w Praszczyźnie
prasie francuskiej i była jednoznaczne poparcie jednak prezydenta Francji dla działań polskich. Wyraził solidarność z działaniami polskimi. Tak, zresztą w ogóle przekaz medialny tym razem, jakby jeżeli porównać do tego, co było w 2015, jest dużo bardziej zróżnicowane, bo są i artykuły, które opisują, na przykład był taki tytuł w La Croix, ten francuski dziennik, tak oficjalnie chrześcijański, to jest taki, no tak można mieć pewnie tutaj wątpliwości, który tytuł to brzmiał polowanie na imigrantów i to po stronie polskiej to było o tym, jak Polacy polują w lasach na imigrantów, żeby ich złapać. Także i były też różne takie tytuły, również w Le Monde, no są jakby te dwie strony pokazane. Także jest cały czas ten dyskurs w mediach taki dobroduszny, powiedzmy, który bardziej mówi o tym, że Polacy jednak to mało humanitarnie traktują tych imigrantów, ale jest też właśnie taki przekaz, jak mówiłeś teraz na przykładzie Le Monde, o tym, znaczy jest ta świadomość, że to jest sztucznie wywołane, że to nie jest taki kryzys jak w 2015, że to jest bardziej porównywane do tego, co było wiosną 2020 roku, kiedy Turcja wysyłała imigrantów masowo na granicę z Grecją i to było już wtedy spostrzegane jako forma ataku. Zresztą już wtedy Komisja Europejska i ta pani Johansson, pani komisarz do spraw wewnętrznych, no to już przestała potępiać tego, dokładnie tego, co robili Węgrzy w 2015, czyli postawianie tych płotów i odsyłanie imigrantów na gorąco. Jak się ich łapie na granicę, od razu odsyłanie na drugą stronę, co było mocno potępiane w przypadku Węgrów przez lata, no to było już akceptowane wiosną 2020 roku, jak to robili Grecy. Między innymi dlatego, że wiadomo było, że Ankara, Erdogan posługuje się tymi imigrantami jako broń polityczna i to było źle przyjmowane, a tu Łukaszenko posunął się dalej, bo to Erdogan posłużył się imigrantami, czy nawet uchodźcami, bo część z nich to byli autentyczni uchodźcami, którzy już byli na terenie Turcji, podczas gdy Łukaszenko ich specjalnie sprowadził do swojego kraju po to, żeby poszli później, żeby ich wysyłać na te granice z Unią Europejską, więc to jest jeszcze jakby o jeden stopień dalej, co tłumaczy, dlaczego to poparcie dla Polski ze strony Brukseli i Europy Zachodniej jest jeszcze bardziej jednoznaczne, to znaczy nie całkiem, ale jednak bardziej jednoznaczne niż w przypadku Grecji jeszcze nawet rok, półtora roku temu. I tu postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Oliwier Bo był gościem Poranka w Net.